W dzisiejszym odcinku przenosimy się do Indii. Usłyszycie m.in. o najbogatszym aktorze świata, przeklętym diamencie i indyjskich bombach nuklearnych. Zaczynamy. Numer 10. Śmiertelny post. Dżinizm jest religią, która powstała około 6 wieku przed naszą erą. Na świecie wyznają od 4 do 6 milionów osób. Jak pisze w książce 9 żywotów reportażysta William Dalrymple, w najczystszej postaci jest to nieomal religia ateistyczna. Moduły składane przez wyznawców są jednokierunkowe, a czciciele nie oczekują, że zostaną wysłuchani. Jednym z założeń tej religii jest nieczynienie krzywdy żadnym żywym stworzeniom. Wyznawcy chcący ściśle przestrzegać tej reguły uczą się nawet specjalnego chodu, żeby przypadkiem nie zdeptać bezbronnego robaka. Jedząc, dokładnie sprawdzają każdy kęs pokarmu przed wzięciem go do ust, żeby nie zapodział się tam nawet jeden owad. Jednak najważniejszym celem dżinizmu jest wyzbycie się wszystkich form przywiązania, gdyż przywiązanie przynosi cierpienie. Najbardziej zaangażowani dżiniści opuszczają swoje rodziny i zostają wędrownymi ascetami. Mężczyźni, nazywani mnichami digambary, rezygnują z noszenia ubrań, chodzą zupełnie nago, a kobiety zakładają białe szaty. We wcześniej wspomnianej książce mniszka opisuje, jak przystępując na tą drogę, musiała sobie wyrwać wszystkie włosy. Najwięcej kontrowersji wzbudza rytuał Salekhany. Jest to post prowadzący do śmierci. Rytuał posiadający wielowiekową praktykę zakłada stopniową rezygnację z jedzenia i picia. Od kilku lat trwa dyskusja, czy nie powinien być zakazany. Rocznie z sukcesem podejmuje się go około 300 wyznawców. Numer 9. Bomby nuklearne. Jak podaje portal Defense24, szacuje się, że Indie w 2018 roku dysponowały nawet 140 głowicami jądrowymi. Chiny i Indie są jedynymi krajami, które przyjęły politykę No First Use. Oznacza to, że zobowiązują się do niestosowania broni nuklearnej jako środka walki do momentu, gdy same nie zostaną nią zaatakowane. Co ciekawe, Indie jako jeden z nielicznych krajów nie podpisały tzw. układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Zabrania on rozwoju technologii pozwalających na budowę broni jądrowej państwom innym niż USA, Rosja, Chiny, Wielka Brytania i Francja, które wtedy już ją posiadały. Traktat ten podpisało aż 189 państw. Projekt pierwszej indyjskiej bomby atomowej przygotowano w 1971. Zaledwie rok później przeprowadzono pierwsze testy pod nazwą Uśmiechający się Budda. Indyjski arsenał stale się rozrastał. W 1999 roku miało to być 20-30 bomb, a niecałe 5 lat później 60. Numer 8. Turysto, uważaj na scam. Jeśli kiedykolwiek planujecie odwiedzić Indie, koniecznie sprawdźcie kanał Karla Rocka. To Nowozelandczyk, który opisuje różnego rodzaju przekręty czekające na nieświadomych turystów. Niektóre z nich po prostu zwalają z nóg. Zacznijmy od poławiaczy pereł z nad jeziora Chilika. Wielu turystów wybiera się na rejs po jeziorze, chcąc na przykład zobaczyć delfiny. W pewnym momencie dosiada się do nas mężczyzna, który pokazuje znalezione przez siebie małże i ślimaki. Zaczyna je przy nas otwierać i znajduje perłę. To was nie przekonuje? Kolejną możecie otworzyć sami i tam również znajduje się perła albo drogocenny kamień, na przykład taki, którego nie można odnaleźć w małży. Okazuje się, że skamerzy ukrywają je w środku przy użyciu kleju. Turysta myśli, że ma szczęście i postanawia kupić pamiątkę. Kolejny skam został nazwany Pan Kupa. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Idziecie przez centrum miasta. Nagle przyjacielski locals zwraca wam uwagę, że macie totalnie uwalone buty. Możliwe, że wdepnęliście w psie odchody lub rzuciła je jakaś wredna małpa. Spostrzegawczy nieznajomy mówi, że nieopodal pracuje jego kolega czyści but, do którego was prowadzi. Buty są w takim stanie, że cena za usługę to nawet $20. Wasz nowy przyjaciel pomaga wam ją utargować do dyszki. A jaka jest prawda? To właśnie ten facet po kryjomu rzucił wasze buty odchodami i jest w zmowie z czyści butem. Czego to ludzie nie wymyślą? Numer 7. Wioski bez macicy. Każdego roku 1,5 miliona pracowników wyrusza do pracy na plantacjach trzciny cukrowej w Indiach Zachodnich. Mówi się, że jest to największa sezonowa migracja zarobkowa na świecie. Wśród pracowników głównie znajdują się osoby z najniższych kast, bez edukacji, które nie mają szans na inną pracę. Na miejsce jadą całe rodziny, a praca jest płatna z góry za 6 miesięcy. Wynagrodzenie za ten okres to niewiele ponad 2,5 tysiąca złotych.
Podróż przebiega w fatalnych warunkach, a na miejscu nie jest lepiej. Praca wielokrotnie zaczyna się o 6 rano i kończy dopiero o godzinie 20. Jedna osoba dziennie zbiera nawet 8 ton trzciny i żeby wyrobić dzienny limit, pracownicy muszą harować niczym maszyny. Od pracy nie zwalnia nawet choroba. Jeśli pracownik nie zjawi się na plantacji, musi zapłacić karę. Życie w niehigienicznych warunkach, słaba dieta i ciężkie warunki pracy prowadzą do wielu różnych infekcji. Dlatego wiele kobiet decyduje się na operację usunięcia macicy, tylko po to, żeby móc podołać wymagającym warunkom. W ciągu 10 lat tego zabiegu podjęło się aż 14 tysięcy zbieraczek trzciny, niektóre mające zaledwie 30 lat. Zabieg kosztuje niecałe 1000 zł, tyle co dwumiesięczny zarobek. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, polecam wzruszający dokument Wioski bez macicy na stronie Arte TV. Numer 6. Końskie maski. Nie byłbym sobą, gdybym w odcinku nie umieścił punktu związanego z historią. W serwisie India Times przeczytamy o pewnej nietypowej strategii militarnej stosowanej przez Rajputów. Ich przeciwnicy wielokrotnie korzystali ze słoni bojowych, które potrafiły zdominować pole bitwy. Chcąc zmylić potężne zwierzęta, Rajputowie zakładali swoim koniom sztuczne trąby przypominające poniekąd maski przeciwgazowe. Dzięki temu w trakcie starcia słoń mógł pomylić przebranego konia z małym słoniątkiem i odmówić ataku. Z tej metody skorzystał podobno król Maharana Pratap w trakcie bitwy pod Haldigati. Niestety, mimo tego, że trik początkowo zadziałał, spanikowany słoń śmiertelnie zranił jego wierzchowca. Uzbrojenie użyte w trakcie bitwy znajduje się obecnie w pałacu w Udaipurze. Numer 5. Bollywood. Słowo Bollywood zazwyczaj używane jest jako synonim całego indyjskiego przemysłu filmowego, ale określenie to oryginalnie dotyczyło produkcji filmowej realizowanej w Bombaju. Miasto było największym ośrodkiem kinematografii indyjskiej, podobnie jak Hollywood w Ameryce i stąd wzięła się nazwa. Dla wielu z nas indyjski przemysł filmowy może być zwykłą ciekawostką, ale warto zwrócić na niego uwagę. Najbogatszym aktorem świata jest Shah Rukh Khan, który wystąpił w ponad 80 filmach. Już w 2014 zarabiał więcej niż Tom Cruise. Majątek Khana wyliczany jest na ponad 600 milionów dolarów, a w jego domu mogłoby zamieszkać ponad 225 osób. Aktor znany jest także poza granicami Indii. W 2019 życzenia urodzinowe dla aktora zostały wyświetlone na elewacji najwyższego budynku świata – Burj Khalifa. Jeśli chcielibyście zobaczyć jakiś ciekawy film z Indii, osobiście polecam seans Bajirao Mastani, White Tiger lub Utta Punjab. Numer 4. Kohinur. Według legendy diament Kohinur miał należeć do Boga Słońca. Dobremu właścicielowi gwarantował bogactwo, gdyby w jego posiadanie weszła jednak osoba o złym sercu, spotkałaby ją śmierć. Inna z legend głosi, że klejnot jest przeklęty i ten, kto go posiada, będzie władał światem, ale pozna wszystkie jego nieszczęścia. Bezpiecznie może go nosić jedynie Bóg lub kobieta. Kohinur nie jest największym diamentem na świecie, ale jego fascynująca historia sprawiła, że stał się jednym z najbardziej znanych kamieni szlachetnych na świecie. Jak przeczytamy na stronie gazeta.pl, Kohinur był jednym ze skarbów dynastii Mogołów. Władcy umieścili go na pokrytym złotem pawim tronie, z którego rządzili Indiami. Diament widział wzloty i upadki władców oraz imperiów. Jednym z jego właścicieli był okrutny Nader Shah. Zamordowali go najbliżsi współpracownicy, chcąc położyć kres jego krwawym rządom. Jeden z kolejnych właścicieli udekorował nim swoją zbroję, inny uczynił z niego symbol swej władzy, gdy transportował klejnot między miastami, 40 wielbłądom umieszczał identyczne pakunki. Tajemnicą było, w którym z nich znajduje się kamień. W 1850 roku został zabrany przez Brytyjczyków i trafił w ręce królowej Wiktorii. W Wielkiej Brytanii zajęli się nim rzemieślnicy i poprawiając jego kształt prawie o połowę zmniejszyli jego wielkość. Najpierw trafił na brosze, by ostatecznie zostać ozdobą jednej z koron. Indyjski rząd wciąż stara się odzyskać klejnot, tak mocno spleciony z historią kraju. Jego wartość wycenia się na 100 milionów funtów. Numer 3. Prostytutki bogów. Deva Dasi oznacza służebnica boga. To kobiety, które były ofiarowywane świątyni, by symbolicznie poślubić bóstwo. W średniowieczu jako tancerki były niezwykle poważane, mogły dobierać swoich partnerów i były niezależne finansowo. Często pracowały w świątyni, dbając o porządek lub pomagały w domach kapłanów. Ich tańce i śpiewy przeszły do historii. Niestety ten obraz
dziś pozostaje wyłącznie historią. Współcześnie Devadasi to dziewczyny z niższych kast, które są ofiarowywane jako prostytutki. Wcześniej wspomniany William Dalrymple opisuje historię dziewczynki, którą rodzice poświęcili, gdy miała zaledwie 6 lat. Wtedy jeszcze nie wiedziała, co ją czeka. Po pierwszej miesiączce rodzina sprzedała ją pasterzowi za worek prosa i mniej niż 50 zł. Ze względu na niską wiedzę na temat antykoncepcji, Devadasi szybko zachodzą w ciążę, a większość z nich umiera z powodu rozmaitych chorób. Tylko jednej na 20 dziewczyn udaje się uciec z tej profesji i znaleźć inny zawód. Najgorsze jest to, że o złym losie dziewcząt najczęściej decydują ich rodzice. Mimo rozmaitych zakazów prawnych, wciąż nowe dziewczynki zostają Devadasi. Jak przeczytamy na stronie Your Story, szacuje się, że w 2013 prawie 500 000 kobiet pełniło tą funkcję. Numer 2. Języki. W indyjskiej konstytucji wyróżniono 22 języki urzędowe, wśród nich hindi, bengalski, tamilski czy urdu. Jak przeczytamy na stronie babel.com.pl, prawdopodobieństwo, że dwóch przypadkowych mieszkańców Indii będzie się w stanie porozumieć, wynosi zaledwie 36%. Spis powszechny z 2001 roku wykazał, że w Indiach jest 30 języków, którymi włada ponad 1 000 000 osób i 122 języki, którymi włada ponad 10 tysięcy osób. Jeżeli dodamy do tego mniej popularne języki i dialekty, liczba ta wynosi ponad 19,5 tysiące języków i dialektów. Imponujący wynik. A jak wygląda znajomość języka angielskiego? Statystyki różnią się między sobą, ale według większości źródeł Indie są drugim krajem na świecie pod względem ilości osób mówiących po angielsku. Coraz częściej mówi się o języku Hinglish. To połączenie hindi i angielskiego. Ta mieszanka jest coraz częściej używana przez młodych ludzi i często pojawia się na przykład w reklamach. Numer 1. Kasty. System kastowy w Indiach ma już ponad 3000 lat. Początkowo kasty związane były z pełnioną funkcją i określały pozycję w społeczeństwie. Na przestrzeni wieków istniały tysiące różnych kast, ale najczęściej wymienia się najważniejsze cztery. Są to braminowie, kapłani, kszatria, wojownicy, wajsia, rolnicy i szudra, służący. Najniższą pozycję, będąc niejako poza systemem kast, posiadali dalitowie, tak zwani nietykalni. Osoby te nie mogły na przykład odwiedzać świątyń lub czerpać wody z publicznych studni. Przez wieki kasty nie mogły żenić się między sobą i pozycja była dziedziczona po rodzicach. Jedyną możliwością awansu była reinkarnacja. Minęły wieki, a system kastowy do dziś ma wielki wpływ na życie w Indiach. W 2018 roku The Print donosił, że 90% dyrektorów w 1000 najlepszych firm w Indiach to wajsia lub braminowie. BBC w 2014 roku pisało o tym, jak dalickim dzieciom kazano jeść z dala od innych uczniów w szkolnych stołówkach. Jeden z chłopców wspominał, jak został pobity przez nauczyciela za to, że dotknął miski innego dziecka z wyższej kasty. W 2017 roku świat obiegła wiadomość o pewnej wiosce w Karnatace, w której ktoś z wyższej kasty zatruł studnie dalitów, odcinając społeczność od świeżej wody. I to już wszystkie fakty na dziś. O jakich innych krajach chcielibyście jeszcze usłyszeć? Dajcie znać w komentarzach i zajrzyjcie też na mojego Instagrama. A my widzimy się wkrótce. Piona.